Kochani, chodźcie tutaj do trenera Krystiana. Chodźcie tu do trenera Krystiana. Kochani, siema Pudełek. Gdzie jest kolega? Czekajcie. Kacper? Tutaj, Kacperku, ściągnij torbę, ściągnij kurteczkę szybciutko. Szkoda, że już masz takie obuwie. Zdążysz szybko przebrać? Czy kapkujesz tym? Możesz tym, dobra, okej. Okay. Wy się ustawcie do dekoracji, natomiast rozstrzygamy konkursową żonglerkę. Pierwsze miejsce za moment się dowiecie, co kto ile miał, ale w tym momencie rozstrzygamy pomiędzy kolegami miejsce. Tak, komu szybciej spadnie, ten ma miejsce trzecie, dobra? Chcecie, liczcie, natomiast oni będą równocześnie dwoma piłeczkami kapkować. Nie, nie, dajcie tamte lekkie. Siwy, karkonosze, o tam jest, dawaj, o właśnie pole. Wybierzcie sobie piłek, jest dużo, którą chcecie. Kurek, tam masz tą białą. Słuchajcie, w każdym bądź razie ci chłopcy obaj zrobili po 82 żonglerki. Za moment zobaczycie, kto zrobił najwięcej, ale... Którą woli? Kacper, spokojnie! Kacper, którą wybrałeś piłę? A Kacper zmienia obuwie, dobra, Kacper zmienia obuwie. Zasada będzie prosta, słuchajcie, kto komu szybciej spadnie piłka, ten ma miejsce trzecie. Tak? Komu pierwszemu spadnie? Słuchajcie, macie 30 sekund na rozgrzewkę. Przygotować się, pokapkować. Podejdźcie do tyłu, dajcie miejsce chłopcom. Rozgrzewaj się, Kudełek. Rozgrzewać się. Zasada jest prosta. Można jedną nogą, można kolanem, czymkolwiek, nie ruszamy rękami, dobra? Za momencik, jak będziecie gotowi, zaczniemy emocjonujący pojedynek. No w tym przypadku, gdyby już było punkty, to mielibyśmy zwycięzcę w Zgorzelcu. Natomiast czy jesteście już gotowi? Zaczynamy. Zapraszam na środek, tak żebyście mieli miejsce. Piątkę sobie przybić. I powodzenia, chłopaki. Jeden na jedną, tak, bo będziecie sobie przeszkadzać. Kudek, uciekaj tam. Zinek, idźcie do tyłu troszkę. Ja będę zliczał. 3, 2, 1, zaczynamy. Tak. Weźcie tą piłkę, weźcie tą piłkę. Ej. Słuchajcie, starajcie się nie dokuczać kolegom, dobra? Dajcie im komfort pracy, ten grzybek zabierzcie tu. 2, 1, start. Nie, startują. Przypominam, kochani, że przypominam dla zgromadzonych tak z ciekawości, Kudełek to rocznik 2011, także no jeszcze ma 4 lata w tej kategorii wiekowej na startowanie, także wszystko przed nim. Oby, natomiast na razie fajnie się rozwija trener. Dziękujemy bardzo. Natomiast znamy takich, co na żonglerce pokończyli. Po plażach chodzili, tak? Tak, tak, my o tym wszystkim wiemy. Natomiast żonglerka to bardzo ważne. Brawo, brawo, brawo! Super! Pierwszy pojedynek. Piękny pojedynek, naprawdę. Pamiętajcie, że kapki to czucie piłki, to fajny element piłkarski. Także niekoniecznie trzeba 3000 robić, ale przy 100 kapkach to już jest fajne panowanie piły. Słuchajcie, to co? To od tych nagród zaczniemy. Michael! Najpierw zapraszamy na środek zawodników, którzy żonglowali i rozpoczniemy od miejsca trzeciego. Kacper Majer, zapraszamy. Brawo! To bardzo fajnie sobie poradził. I masz teraz mamy drugie i trzecie! A mi razem mieliśmy. Super, dziękujemy Kacper. Zapraszamy Kudełka, brawo. Kudełku, to jest dla ciebie coś słodkiego za ciężką pracę. Dziękuję. Michał! I to jest konkurencyjny. Tak. Michał Truchan. Brawo, Michał!
Tato! 203! Bardzo mocno dziękuję. A można wszystkich trzech żonglerów? Jesteście, chodźcie, żeby pan zrobił zdjęcie. Pudełek, pudełek, czemuś chodź szybciutko. Stawajcie tu szybciutko do zdjęcia. Jedno zdjęcie dla żonglerów. Dobra, o tak, świetnie. Super, na razie, powodzenia. Jeszcze raz dziękuję za zabawę. Trenerze, ja jeszcze tylko minutkę i tylko wiem. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję za zabawę. Nie żyliście się tak naprawdę sami z sobą, nie bym poświęcała na to więcej czasu, drodzy mniej. Natomiast jest to pewnie fajne, fajne. Ja dziękuję za zabawę, daję trenerowi głos, dekorujemy. Miejsce trzecie w dzisiejszym turnieju. Przepraszam, miejsce czwarte w dzisiejszym turnieju. Łużyce, Lubań. Brawo! Troszkę straszne miny. Słuchajcie, no troszkę nie będziecie mieli z mojej strony komentarza, natomiast podejdziemy, kochani, tutaj do dekoracji. Damy tak kamerę, żebyśmy widzieli, natomiast no, apetyty były większe. Zinuś troszeczkę też posmiały. Dobrze, weźmy za tych, co nie. Pracował ciężko, widać kolana. Proszę bardzo, jest na do domu przybierze trochę, to się urawy. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy za spokojnie. Okej, szybciutko. No szybciutko, więc. Dawaj. Gratulacje, kochani, piękny pojedynek z nimi. Przypominam, w grupie 1-1, także 1-0, przepraszam. Udało nam się, kochani, w meczu o wejście do finału. Natomiast no... Brawo, Gryfów. Nie udało nam się pograć, jak widzicie, Milena, przypominamy, Olszyna Lubańska, zasiliła ekipę z Gryfowa. Sami wiecie, że tylko na Słuchajcie, nie dane nam było pograć z ekipą z Gryfowa, oni byli w drugiej grupie, minęliśmy się, oni zrobili miejsce trzecie, wygrali w finale. Jaki był wynik z Łużycami? 1-0, czy nie, 1-1 widziałem, to 2-1 musiał być. A, nie liczył się ten gol, rozumiem. Czyli 1-0, kochani, wygrali w meczu finałowym. No, smutny, kochani, no ale tak funkcjonuje sport, głowa do góry, na pewno będzie świetnie. Gratulacje, przypominam, z tymi jasami w grupie przegraliśmy, a potem w finale udało się wygrać, piła jest przewrotna i całe szczęście, że tak jest. Zgadza się. Pracowanie było. Jeszcze raz gratuluję. Przypominam, kochani, dwa razy graliśmy z ekipą. Raz ulegliśmy 1-0 w grupie, potem w finale 3-1. Nasia piękną asystą na 3-1 się popisała. Także może piękną, no wywalczyła tam piłkę, kochani, mocno. Wypatrzyła Sabcia, ona od takich rzeczy jest no, wspaniała. Ją bardziej zresztą kręci to, jak strzelanie goli. Mamy teraz dekorację finalistów. Gratulacje. Kamera złapała. Stańcie jeszcze troszkę. Do tyłu idźcie. Do tyłu, tak jak niebieski pachołek, dobra? Wtedy będzie wszystkich widać. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę.
Nadia. Słuchajcie, idźcie do tyłu, albo do tyłu. Kochani, przepraszam, przestawiam kamerę, żebyście mogli widzieć dekoracje. Ja idę dać pamiątkowe, piękne dyplomy. Przypominam, Regiosport, KS Talent, Stowarzyszenie Regiosport oraz KS Talent gratulują udziału w turnieju. Zapraszam również kapitana, kto jest dzisiaj kapitanem. Chyba Nadia będzie, mamy jedną dziewczynkę w składzie, także kuchar na ręce kapitana. Nadiuszka, pokaż kuchar. Kochani, Nasia jako dziewuszka dzisiaj kapitanuje u trenera. Fajna, wspaniała zabawa, super atmosfera. Niesamowite dzieciaki, kochani. Ja się wzruszam zawsze. KS Talent to był nasz pierwszy klub, z którym było nam bardzo po drodze długo. Przypominam, kochani, 3 lata. Gutek z Łukim, zobaczcie, dzisiaj obaj z Godłem Zagłębia Lubin na piersi rozgrywają tam swoje mecze, tam rozwijają swoje umiejętności. Natomiast na tym etapie, kochani, to jest... No nie ma tutaj fajniejszej, wspaniałej zabawy. Gratuluję jeszcze raz serdecznie. Gratuluję wszystkim uczestnikom. Wszystkim uczestnikom. Moja nagroda, tak mocno porabiałem, czy to jest moja nagroda, którą postanowiłem dać zawodnikowi. Niekoniecznie najlepszemu strzelcowi, może to miał być bramkarz, może to być grać na każdej pozycji. Staram się zawsze podawać nagrody. Komuś przyjaznemu, bo to sprawia dużo przyjemności, ale dzisiaj postanowiłem dać swojemu zawodnikowi. Będzie to Bartek Alt, to był obrońca, który bardzo dużo pracy wykonał. Brawo, bardzo. Brawo, Bartosz, naprawdę bardzo świetna, rozsądna, fajna gra z tyłu. Super. Zwłaszcza wszyscy zagrali po lewej stronie, że mieli bardzo ciężko pokonanie Bartka i Bartek ta nagroda idzie do tyłu. Gratulacje, Bartuś, kochani, widziałem bardzo, bardzo pewna część defensywy, widziałem jego fajne rozprowadzanie pił żelazny, taki bardzo mi przypominał dorosłego Dorosa Dąbrowskiego. Kochani, jeszcze raz dziękujemy, szybciutko się żegnamy. Trenerze, trenerze, chodź zanim się pocieszysz, proszę, no chodź. No teraz jest wasz czas na chwilkę. Kochani, jeszcze raz dziękujemy za wspaniałą imprezę. Zaczęliśmy losowaniem na odliku trenerze. Tak, no tak. Z organizacji? No tak. Z wyniku sportowego na pewno, bo fajnie pograli. Też. Jeszcze gra do poprawy, jest kilka elementów, ale bardzo fajnie pograli. Trenerowi zawsze będzie coś tam do poprawy, kochani. Jak mi się podobało, mimo prawo, ja jestem artystyczny trenerze. Gratuluję wspaniałej imprezy. Jako Regiosport KS Talent bardzo wam dziękujemy, kochani, za udział. Przypominamy, że 11 sierpnia, tak? Jedziemy na obóz. Jedziemy na obóz i to na mega obóz. Pamiętajcie, że to nie konkurencja klubowa, a wsparcie klubu, dlatego że dołożymy wszelkich starań. Zobaczcie, kochani, piękny moment. Na tym to polega. Z małymi stawełkami będziemy... I wygrywa KS Talent! Na się bawi i wygrywa KS Talent! Jeszcze raz gratulacje, trenerze. Przypominam, jedziemy rozwijać wasz talent. Także zapraszamy was z całej Polski, z różnych klubów. Mamy już około 20 osób, trenerze, zapisanych. Dobrze mówię? Więcej, czyli więcej jest. Wczoraj tak odkryłem jakiś
jakiś folder, że inny. Jeszcze jakiś folder, tak. Kochani, 30 osób, zostańcie. Spieszcie się, tak, spieszcie się. Powodzenia. Spieszcie się, kochani, dlatego że mamy ograniczoną ilość miejsc. 50 dzieci, osób, dorosłych, młodzieży będzie się z nami, kochani, bawić. Nie ma, jest kategoria open, jadą roczniki 2000, 2001, ale jadą też 2011. Będzie kudełek, będzie Nadia. Będziemy dbać o to, aby rozwinąć wasze zdolności, abyście kiedyś na fejsie napisali: dzięki temu obozowi strzeliłem bramę, nauczyłem się tego, tamtego, świetnie się bawiłem, ale przede wszystkim miałem wspaniałe wspomnienie. Kochani, nie mogę dłużej z wami przebywać, teraz uciekamy z kudełkiem na drugi turniej. Dziękuję wam bardzo za relację, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie z boisk tutaj z Brzeźnika. Do zobaczenia.